Nasz następny bohater nie jest może filozofem w pełnym tego słowa znaczeniu, jednak jego błyskotliwość i przenikliwość była stricte filozoficzna. Na materiał o Leszku Kołakowskim zapraszam już w tej chwili. W dzisiejszym materiale opowiem Ci o Leszku Kołakowskim, polskim filozofie i historyku idei, działaczu opozycyjnym i propagatorze filozofii. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam Cię do pozostawienia łapki w górę oraz subskrypcji. Dzięki temu nie przegapisz żadnego nowego filmu na naszym kanale. Leszek Kołakowski urodził się w 1927 roku w Radomiu, w inteligenckiej rodzinie. Jego ojciec był pedagogiem i publicystą, a matka nauczycielką. Matka zmarła, kiedy miał 3 lata, był więc wychowywany tylko przez ojca, z którym do wybuchu II wojny światowej mieszkał w Radomiu i w Łodzi. W trakcie wojny początkowo wraz z ojcem mieszkali na wsi, a w 1943 roku przeprowadzili się do Warszawy, gdzie przez jakiś czas mieszkali w jednym mieszkaniu z Żydami, ratowanymi przez Irenę Sendlerową. Niedługo potem ojciec przyszłego filozofa został aresztowany przez gestapo i zamordowany w więzieniu na Pawiaku. Resztę wojny Leszek spędził pod opieką ciotki. Przeżycia młodości bardzo mocno wpłynęły na jego wczesne poglądy. Z domu wyniósł bezwyznaniowość, do końca życia nie został ochrzczony. Doświadczenia okrucieństw nazizmu popchnęło go natomiast w kierunku ideologii, która, jak mu się wówczas zdawało, była tego nazizmu największym przeciwieństwem i wrogiem, która z powojennych ruin miała odbudować nowy i lepszy świat, czyli marksizmu. W 1945 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie się zaangażował w działalność Komunistycznego Akademickiego Związku Walki Młodych – Życie, a także wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W 1949 roku poślubił psychiatrkę Tamarę Dynenson i razem z nią przeniósł się do Warszawy, gdzie kontynuowali studia. Był asystentem najpierw profesora Tadeusza Kotarbińskiego, filozofa słynnego jeszcze sprzed wojny, a następnie profesora Adama Szafa, jednego z czołowych polskich teoretyków marksizmu i wielbicieli Stalina. Równolegle rozpoczął pracę w Instytucie Kształcenia Kadr Naukowych PZPR. W 1950 był jednym z sygnatariuszy listu otwartego domagającego się wyrzucenia z uczelni profesora Władysława Tatarkiewicza za przeprowadzenie, wedle treści tego listu, czysto politycznych wystąpień o charakterze wyraźnie wrogim budującej socjalizm Polsce. W 1953 roku obronił doktorat z filozofii Barucha Spinozy, XVIII-wiecznego myśliciela, którego dzieła są do dziś uważane za jedne z najtrudniejszych do przeanalizowania pism filozoficznych. Objął wtedy na Uniwersytecie Warszawskim kierownictwo w Katedrze Historii Filozofii Nowożytnej, a także stanowisko redaktora naczelnego pisma Studia Filozoficzne. Był w tym okresie jednym z współtwórców Warszawskiej Szkoły Historyków Idei. W tym okresie zaczęły się zmieniać poglądy Kołakowskiego na komunizm. Ze zwolennika marksizmu zmienił się w jego coraz większego krytyka, pisząc polemiczne pisma i wspierając opozycjonistów. Za tę działalność został ukarany zakazem publikacji, wyrzucono go także z PZPR, a nawet śledzono. Wreszcie, w następstwie antyintelektualnej nagonki rozpętanej przez komunistyczne władze w marcu 1968 roku, został usunięty z uniwersytetu. Po utracie pracy zdecydował się na emigrację z Polski. Mieszkał i wykładał na uniwersytetach w Paryżu, w Montrealu i w Kalifornii, by wreszcie na stałe osiąść w Anglii, gdzie związał się z Uniwersytetem w Oksfordzie. I na emigracji aktywnie wspierał działalność opozycyjną. Był jednym z pomysłodawców Uniwersytetu Latającego i Komitetu Obrony Robotników, którego został głównym przedstawicielem za granicą. Przypisuje mu się także pomysł wysunięcia przez opozycję postulatu utworzenia w Polsce wolnych związków zawodowych. Po upadku PRL został odznaczony m.in. Orderem Orła Białego. Potem wstąpił do Polskiej Akademii Nauk. W ostatnich latach życia zajmował się popularyzacją filozofii w seriach krótkich tworzonych dla telewizji polskich filmów, w których wyjaśniał różne zagadnienia filozoficzne i opisywał sylwetki najważniejszych filozofów. Zmarł w Oksfordzie 17 lipca 2009 roku. Poglądy Kołakowskiego przeszły w ciągu jego życia olbrzymią przemianę. Początkowo obrońca marksizmu w Polsce poprzez jego umiarkowanego krytyka przeszedł aż do pozycji zdecydowanego wroga komunizmu. Jego najsłynniejsza praca na ten temat to trzytomowy cykl Główne nurty marksizmu,
który był podręcznikiem do historii marksizmu, obalającym najpopularniejsze w Europie Zachodniej mity na jego temat. Zajmował się także kwestiami etyki i kultury. Uważał, że wszyscy ludzie od urodzenia są odpowiedzialni za stan naszego świata. Krytykował nihilizm, który definiował jako rezygnację z prób ulepszenia tego świata i brak wiary we wpływ jednostki na przebieg wydarzeń. Krytykował jednak również konserwatyzm, czyli według Kołakowskiego kierowanie się kodeksami etycznymi, stałymi hierarchiami wartości, co powoduje niechęć do zmian i brak refleksji nad własną postawą wobec świata. Uważał, że należy inaczej niż nihiliści wziąć na siebie odpowiedzialność za każdą reakcję na każdą sytuację, jaka spotka nas w życiu, ale jednocześnie inaczej niż konserwatyści nie kierować się w tych sytuacjach sztywnym, odgórnym zbiorem zasad, tylko za każdym razem się zastanawiać samemu, co zrobić, żeby jak najbardziej ulepszyć świat. Kołakowski uważał, że ludzie zawsze stoją w rozkroku pomiędzy absolutnym bezpieczeństwem a absolutną wolnością. Krytykował obie skrajności jako prowadzące do totalitaryzmu, a więc pozbawiające nas w końcu i wolności, i bezpieczeństwa. Wobec ciągle rosnącej ilości eksperckiej wiedzy potrzebnej do zrozumienia postępu technologicznego, związanego z postępem nauki wzrostu dobrobytu i wolności, a jednocześnie wzrostu niepokoju i braku poczucia bezpieczeństwa, uważał, że konflikt pomiędzy tymi dwoma wartościami będzie się tylko coraz bardziej nasilał. I wreszcie widział dla filozofa dwie możliwe role. Kapłana, który reszcie ludzi przekazuje absolutne prawdy, lub błazna, który nigdy niczego nie jest pewien i stale zadaje o wszystko pytania. Uważał, że rolą odpowiednią dla filozofa jest rola błazna. I do końca życia twierdził, że nie znalazł ostatecznej odpowiedzi na najważniejsze pytania filozoficzne. Zamiast tego tłumaczył skomplikowane koncepty i paradoksy w licznych bajkach i przypowieściach, nie dając nam co prawda żadnych absolutnych prawd, ale za to ułatwiając zrozumienie sporów toczonych o te prawdy od tysięcy lat. Leszek Kołakowski był wybitnym myślicielem, który pozostawił po sobie bogactwo prac, pokazujących nie tylko jego poglądy filozoficzne, ale też ułatwiających zrozumienie poglądów wielu innych filozofów. W pewnym sensie był symbolem przemian samej Polski, od twardego marksizmu lat 40. i 50. przez krytykę poszczególnych elementów systemu w latach 60. i 70., aż po jego całkowite obalenie w latach 80. Na naszym kanale znajdziesz dużo więcej materiałów poświęconych historii, wynalazkom i wyjątkowym naukowcom. Koniecznie zobacz inne nasze produkcje i zasubskrybuj nasz kanał, żeby nie przegapić żadnej nowej publikacji.